zrobię szybkie podsumowanie polskiej wersji tego, co do tej pory robiliśmy. Czyli na razie bardzo, bardzo mało wymagające rzeczy. Dużo takiego swobodnego ruchu, tyle że mam do siebie, Maisie ma do siebie przyczepioną długą linkę na wszelki wypadek. Generalnie ona bardzo ładnie podąża, ale nadal może się pies czegoś wystraszyć i jeżeli jest ta linka wszczepiona, dużo łatwiej jest sobie poradzić ze złapaniem uciekającego szczeniaka, jeżeli jest 10 metrów linki ciągnącej się za nim, niż jeśli próbujemy faktycznie fizycznie dogonić psa. Good girl. Więc to jest tylko bezpieczeństwo. I to, co na razie robimy, to jest bardzo dużo takiego po prostu się szwędania i wyłapywania momentów, kiedy ona za mną podąża. Good girl! I na razie nie wołałam jej, żeby do mnie przyszła, tylko samo moje odchodzenie od niej wywołuje jej podążanie. Good girl! Co jest bardzo naturalnym, szczenięcym zachowaniem i bardzo przydatnym. Dobrze jest nie przegapić tego okresu, żeby móc powzmacniać to naturalne podążanie. Good girl. Więc póki co, teraz ona jest bardzo włączona i cały czas chce coś ze mną robić, ale wcześniej dużo więcej po prostu sobie eksplorowała na własną łapę. Good girl, right? Mogę troszeczkę spowodować jej zainteresowanie czymś innym. I po prostu czekam, aż na mnie spojrzy i ruszy w moją stronę i wtedy... Yes, good girl! I wtedy zaczynam ją chwalić za to, co robi i jak do mnie dobiegnie, nagradzać. Good girl. No. Ponieważ ona jest bardzo skoczna i to jest też duży problem dla jej właścicieli, to w ramach pracy nad pozbyciem się tego zachowania upewniam się, że nagrody wydaje bardzo, bardzo nisko, żeby nie prowokować jej skoków. I tak samo z nagrodą socjalną. Good girl. Moje ręce pojawiają się przed nią na bardzo niskiej wysokości, żeby znowu tego skoku nie prowokować. Jeśli skoczy, to co najmniej mówię jej nie wydaje jej żadnej nagrody. Czasem muszę ją też zablokować, bo to jej skoki są różne. Albo skacze w taki sposób, że jest po prostu tylko takim podskokiem przede mną, wtedy wystarczy, że powiem nie i tego nie nagrodzę. Ale jeżeli próbuje na mnie skoczyć, oprzeć swoje łapy na mnie, good girl, good girl, to wtedy bym powiedziała nie i zablokowała ją fizycznie, może nawet odepchnęła, nie pozwoliła na mnie skoczyć. Kolejnym krokiem, good girl, w pracy nad tym jej przywołaniem, które na razie jest tylko wyłapywanie tego, co ona sama z siebie prezentuje. Przez nagradzanie tego wielokrotnie mam dużo większą szansę na to, że ona to powtórzy, bo podoba jej się opcja, że do mnie przybiega i coś za to dostaje. I teraz drugim krokiem będzie to, że w momencie, kiedy ona na mnie spojrzy, zacznę dodawać jej komendę do przywołania, czyli mogę, tak dla niej to będzie Maisie come. Yes, girl. W tym momencie, kiedy ona na mnie spogląda, ja jestem w pewnej odległości od niej, to spojrzenie mówi Maisie come i zaczynam co najmniej się oddalać, mogę wręcz zacząć odbiegać. I w czasie, jak ona mnie goni, mogę ją chwalić, mogę też powtórzyć to Maisie come i nagrodzić, kiedy do mnie dotrze. Kolejny krok, który pewnie dzisiaj albo jutro zaczniemy robić, to będzie to, że ja już zaczynam wywoływać to jej zachowanie. Czyli jeżeli jest troszeczkę rozproszona... Maisie come! Maisie, good girl! To zacznę ją prosić o to, o przekierowanie swojej uwagi z czegoś na mnie. To tylko zrobiliśmy tak, żeby pokazać, o co chodzi, ale jeszcze na pewno ileś powtórek nam się przyda z samego nazywania i przywołania słowami Maisie come. Yes, good girl. I spacerujemy bardzo dużo po prostu sobie w takiej przestrzeni, jak widać, bez szlaku praktycznie, dzięki czemu ma dużo doświadczeń w terenie, przedzierania się przez jakieś wysokie trawy, przełażenia przez zwalone drzewa i
generalnie pracy nad swoją koordynacją i nie przejmowaniem się tym, co się dzieje dookoła i łażeniem w błocie, w śniegu, w piasku i innych takich ciekawych doświadczeniach sensorycznych.